Dziś po południu w okolicach godziny 17.30 dyżurna stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze otrzymała informację o zdarzeniu na drodze pomiędzy miejscowościami relacji Strzegom-Rawicz w rejonie skrzyżowania. Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz dwa zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to Straż z Budziszowa i Straż z Wąwozia Wielkiego. Po przybyciu na miejsce ratowników okazało się, że w zdarzeniu ucierpiały trzy osoby, z czego jedna osoba wymagała podjęcia czynności reanimacyjnych. Ratownicy niezwłocznie przystąpili do tej reanimacji. Po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej podjęliśmy dodatkowe czynności polegające na zabezpieczeniu poszkodowanych w tym zdarzeniu. Do zdarzenia również został zadysponowany helikopter oraz dwa ambulanse pogotowia ratunkowego. Po przybyciu ambulansów ratownicy z pogotowia ratunkowego wspierali resuscytację prowadzoną podczas tego zdarzenia. I po przybyciu lotniczego pogotowia ratunkowego lekarz stwierdził zgon tej jednej osoby. Dwie osoby kolejne zostały przetransportowane do szpitali. Do miejsca przybyła też policja, patrol ruchu drogowego, które ustalają przyczyny całego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 23-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego kierujący pojazdem marki Volkswagen nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Toyota. Doszło do bocznego zderzenia obu pojazdów, na skutek którego śmierć poniosła 47-letnia kobieta. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, wykonywane były czynności z udziałem technika kryminalistyki. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności i przyczyn tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Lotnicze pogotowie ratunkowe udzielało pomocy medycznej poszkodowanym kierowcom. Obaj mężczyźni zostali przetransportowani do szpitala specjalistycznego w Legnicy.